strzeli na kasnie, co? Dobra. Hej, chłopcy! Boisz się, Grześ, co? Nie. Jak się nazywasz? Gerard Cieślik. Gerard, na którą będziesz w domu? Ja nie wiem. To na którą przyszedł się kochać obiad? No ja się mam zajęcia w szkole, także ja do ciebie przyzwonię, dobrze? Dobrze. Do widzenia. Cześć. Przyprowadziłem nowego zawodnika. Pan go zapisze. Chce pan grać u nas w klubie? Tak. Jak się pan nazywa? Gerard Cieślik. Urodzony? 29 kwietnia 1927 rok. Gdzie? W Chorzowie. Imię ojca? Antoni. Gdzie się pracuje? Zginął w 1939 w Wolbromiu. A pan gdzie pracował w czasie okupacji? Pracowałem u piekarza. Czy pan grał w innym klubie? Nie. Jest pan przyjęty do klubu KSR Chorzów. Proszę podpisać. Idziemy do ćwiczeń trójkami, z tym, że podanie jest dołem, pod wewnątrz, lewą nogą prawą, pod półgórne, no i główkami. Idziemy razem, proszę, trójki. To podajemy ładnie, to podajemy, tak, to chodzi do piłki. Chodź do przynody. Dokładnie. Jeszcze raz, biegu, biegu, biegu. Tak, to chodzi, tak, prawa noga. Dobrze, dochodzimy, dochodzimy. Nie po ciebie, tak? Raz. Dobrze. Można, można, raz. Op, raz. Dwa, następny, raz. A prawda, że szybko się zmieniają. O, tak. I strzał. Raz. I jeszcze. O, raz. O. Proszę bardzo, nie patrz na buty, no się przyłóż do piłki. Przyłóż tam, na patrzenie na buty, to nic nie da. Nie ma buty, buty same nie grają. Op, następny, już strzał, no. Dobrze, no. Proszę bardzo, napastnicy. Proszę. A tak, ze zmianą pozycji z pierwszej piłki, tak jak powiedziałem, no i w każdej pozycji to jest to strzelać. Proszę się ubierać. A obrońcy twardo, ale szczerze, tak powiedziałem. Gotowy? Tak. Dalej.
powiedzieć, popracować, powiedzieć, trzeba by jeszcze raz proszę się okopać. I to normalnie to jest na pożycie. Poszli w podniówce, normalnie trening jest. I to co? Ale na spalenie się trzeba i rzucić, nie? Od tego się trzeba nie przed danym meczem nie powinno się mówić, że jeżeli wygrałem ten mecz, to im się więcej zapłaci. A niech zajdzie taki wypadek, że no im się nie powie, że nie można im dać za wygrany mecz więcej, to oni już jakoś będą rozluźnieni, ale już będą inaczej to traktowali ten mecz. Dziękuję. Właśnie nie powinno być tego, że w amatorstwie jest tak zwane fałszywe amatorstwo. Jeżeli zmieniono by ogólnie nazwę właśnie w Polsce amatorów na sport zawodowy, to w ten czas byłoby to zjawisko o wiele korzystniejsze w ogóle dla całego sportu, gdyż teraz społeczeństwo polskie uważa, że teraz sportowcy figurują tylko na listach pracowniczych danych zakładów, a w ogóle nie przychodzą do nich i pobierają pensje. Są tak jakby amatorami, a jednocześnie i zawodowcami. Jest to takie półzawodowstwo w sporcie. Gdyby w Polsce istniało zawodowstwo, to prędzej czy później doszłoby do takiej sytuacji jak w Podhalu. Ja myślę, że powinno istnieć no, albo samo amatorstwo, albo samo zawodowstwo. Sądzę, że zawodowstwo powinno istnieć, ponieważ polepszyłoby ono poziom na mistrzostwach świata i na mistrzostwach Europy. Myślę, że powinno istnieć i zawodowstwo, i amatorstwo u nas w Polsce. Ale nie takie amatorstwo, jak jest dotychczas. Chciałbym w przyszłości grać w drużynie, która już by była podlegała jako drużyna zawodowa, gdyż właśnie marzenia moje już, które miałem za młodu, tak jakby można powiedzieć, wymagają tego, że inna rzecz, inna praca, którą bym wykonywał, żeby zbyć ją tylko, a jedynie piłka nożna, którą kocham, można powiedzieć, od dziecka, byłaby jedną rzeczą, którą bym mógł wykonywać bardzo sumiennie. Na przykład, no ja bym znowu nie chciał grać w drużynie zawodowej, ponieważ gdybym miał swoje dni, tak się mówi, dni słabości i wtedy no, by było źle, nie mógłbym skąd otrzymywać pieniędzy. Jeżeli jestem amatorem, to nawet jeśli jesteśmy źle usposobieni, to zakład wtedy no, daje tę pensję miesięczną i można jakoś z tego żyć. Ja myślę, że zawodowstwo nie powinno istnieć, bo gdyby było same zawodowstwo, to nie byłoby właśnie tego przywiązania do klubu i zawodnicy przechodzili tam, gdzie więcej płacą, a nie byłoby tylko tego przywiązania do klubu. Dziękuję. Czy ktoś z nas tutaj uważa, że nasza gra, którą właśnie teraz na przykład gramy w Trapkarzach, dostajemy za to skromne upominki? Czy to uważają za słuszne, czy nie? Ja uważam za słuszne, bo my za mocno uczymy się już grać tak gdyby jak w ligowej drużynie. Moim zdaniem też to jest słuszne, ponieważ po tym wysiłku, który jest to jakiś wysiłek, który włożymy w ten mecz, dostajemy swoją nagrodę i to nam jakby osładza ten wysiłek. Jest to słuszne, ponieważ każdy po dostaniu tego my dostajemy czekolady i każdy ma satysfakcję z tego. I jedząc czekoladę, myśli, wspomina mecz i... No bo właśnie, gdybyśmy nie brali żadnych upominków, nie, to... Właśnie bierzemy te upominki za to, że myśmy się zmęczyli i... Upominki, które otrzymujemy za mecze są bardzo słuszne, ale ja jednak jako zwolennik sportu zawodowego chciałbym właśnie zadać pytanie Andrzejowi, dlaczego uważa za otrzymywanie tych czekolad za słuszne, skoro uważa, że dorośli sportowcy nie powinni otrzymywać wynagrodzenia. Właśnie granie jako amator to mi daje satysfakcję, a nie tylko gram dla pieniędzy, że gdzie dostanę większą sumę, tam pójdę. I właśnie grania jako amator. Thank you.
Nie mamy, synku. Fajny puchar dostał, Gerard.
Może byś mu zafundował herbatę z cukrem, co? Ja? No, wiele. Przyjaźni z żoną, nie? Wziął się żona. No i siedzą w tym teatrze, no. A ten chłop nic ani tym teatrem nie zainteresowany, tak siedzi na ta orkiestra cały czas patrzy. Nie, żona zdenerwowana. Ludzie się skoło patrzą, no. Drugi akt się skończył, a on dalej idą na tę orkiestrę. Nie jestem po trzecim akcie, idzie do tego kuzynista, do tej orkiestry, nie wiem, do tej starej demy, ta trunka, ci źle za ślisorza, że się musi dać wyciągnąć. Proszę bardzo, do której te klasy robicie? A piłką zajmujecie się? Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Pan doradzi się. Tak, pan pozwoli z nami. Nie mogę panu pomóc. Nie pan mnie, tylko my panu. My? To znaczy kto? Reprezentuję jeden z pierwszoligowych klubów, no powiedzmy jeden z pierwszej piątki. Chciałbym wysiąść. Panie Gerardzie, trzypokojowe, urządzone mieszkanie... Szkoda czasu. ...i 10 tysięcy za przejście. Do pana należy decyzja formalności do nas. Ale nie ma o czym mówić. To nie jest pańskie ostatnie słowo. Ostatnie. Szkoda. Tu pan ma mój adres. Panie Rudolfie, stajemy. Niech pan sobie jeszcze dopisze mój numer telefonu. Zostaję tu 3 dni. Ten ołówek nie pisze. Długopis. 56604. Panie Gerardzie. Słucham. Niech pan pozwoli.
suwenir. Ona po jedną kawę. Proszę. No, dzień dobry, Wandziu. Co słychać nowego? No, wrócę dzisiaj wieczorem. Nie będę na obiedzie, już zjadłem coś na szkole, także będę prawie wieczorem. Bo mam spotkanie z starszych panów. No, będę grał jedną połowę, to nie ma tak źle. Ale jedna połowa, tu taki chory nie jestem, a ze zdrowiem na pewno wyjdę. Wieczorem. Trzymaj. A jak tam sprawa wyrobka? W porządku. Jeszcze raz dziękuję towarzyszowi za pomoc. Cofnęli mu dyskwalifikację. No, to znaczy zawiesili. Ale Grunże grać może. No dobrze. No bardzo dobrze. A co nowego? Ciężka sprawa, towarzyszu. Gra dla sądu Warszawy. To znaczy do Zakopanego. Do Warszawy, czyli do Zakopanego? No, mam się zgłosić do Zakopanego na zgrupowanie. Tam jest wszystko napisane. To już trzecie powołanie, towarzyszu. My go nie wyreklamujemy. Jestem jedynym żywicielem rodziny. A to żaden argument. Tylko wasza interwencja może coś pomóc. Tak, rozumiem. Postaramy się coś zrobić. Dziękuję. Jak tam? Normalnie. Jak tam? Pinga, byłeś w NRD? Było się, wiesz. Gazda elegancka, wyjazda wywoła. Gdzie on może być trafił? Ile kilometrów? Bo ciebie patrza milicja. Ja nic, no z roweru schody, a on ja tak zauważył, że ja miałem światła i mi tak palce. To nie patrzy na te najdłuższe palce. Ja robię, jak ty masz ze światła, jak wieczorem. Myślałem, że jeszcze na Jasnoka pojadę do domu. Zgodzi, zgodzi. Prawdopodobnie ja go tu widziałem. To jest miał ostatnią funkcję, ja robię na tego kolejny. To jeszcze pozostałeś się trochę inny. Nie z takiego, co ci przyjdzie. Tylko wczoraj na wyręcz, że troszeczkę i dobory, ale to przejdzie. Pamiętaj, że uzdę robię, bo zobaczysz tę maskę. Długo to potrwa? No nie wiem. Teraz mam się wystąpiliśmy. Chyba pospieszę, bo się spóźnimy nawet. Dobrze. No cholera na dali. Coś z prądem, nic kryjemy. Nie, bo wyczułem, że coś wiepię. Ale, to jest
Nie, jak to tylko potrwa jeszcze? Około 15 minut. Chłopcy. Możemy się spóźnić na mecz. Mamy mało czasu. Rozbieramy się w wozie. Strzelimy co najmniej 3, to ma większe szanse. Ale kto jest? To nie ma nie rozegrać. Jak zacznie padać, to będzie się zanim. Był taki dobry humor po meczu też jak teraz. Ale chyba będzie. Powinni. Zbrali to co on drugie zalało. Kochani, wiemy, z kim gramy. AKS znamy nie od dziś. Myślę, że do spotkania normalnie każdy przygotowany jest dobrze. Składam na szybciutko skład. Jakim wystąpił w pierwszej połowie. I tak, Pingol Wyrobrek, numer 1, numer 2 Ojwień Pol, Antoś Nieroba 3, Łysko 4, Suszczyk Czesiu 5, 6, numer 7 Gomoruch, 8 Herman, 9 Gerard, 10 Faber i 11 Pala Huberto. Normalnie pamiętajcie pani, że w tym zestawieniu chcemy dziś pokonać AKS, tak jak to miało przed laty miejsce. Gramy na swoim terenie, pokażmy się publiczności z jak najlepszej strony. Ryszardo, pilnuj swoich obrońców i dyrygentem bądź w prawdziwym z tego słowa znaczeniu. Antoś, jesteś wymiataczem, prawda? Znaczy masz do pomocy normalnie i Hubert, jeżeli trzeba będzie, w zależności od tego, jak normalnie się potoczy gra AKS-u. Pilarek będzie pilnowany przez Berma, prawda? Berm jest opiekunem Pilarka. Tam jeden z młodszych zawodników. On jest groźny. Tak, normalnie Gerard, słuchaj, ty wystąpisz w pierwszej połowie. Normalnie w drugiej połowie zastąpicie Schneider. Jesteś wysuniętym do przodu, ta trójka jest do przodu wysunięta. Ty, Eugen Paweł. Prawda, ta dwójka. A jako trzeci normalnie wchodzi i Gomoluch, prawda, a Gerard będzie rozdzielał, Gerard będzie starał się wszystkie te sytuacje wyczuć, prawda, kiedy mieć tyle, kiedy rozegrać. Rozgrywamy, pamiętajcie o tym. Mecz nie tylko dla siebie. Mecz musi być rozgrany jako odwoje, dla publiczności też. Ryszard, nie wybijamy piłki, prawda, na odległość. Tam jeżeli jest. Herman, gdzie jest Edek? Edek. Normalnie, ty jesteś ten, który dyryguje i następnie z drugiej linii Gerard, prawda, Suszczyk, a z ataku Gerard Czesi. Normalnie pamiętajcie o tym, że w zależności od tego, nie dajmy się zaskoczyć, także nie robię Antka. Będzie za gęsta. Trzeba po prostu skrzydełkiem, no na do skrzydła. Piłki idą na Gustka, na Jurka, jak najwięcej centrum na pole karne. Czy to jest jasne? Podsumowując, Pingol, musisz uważać. Jutro może być tak samo ślisko jak dzisiaj. Piłki mogą wypadać. Max musi wtedy dochodzić, wybić gdzieś w bok. Obrońcy do asekuracji bramkarza. Jeżeli chodzi o linię obrony, jedna sprawa. Widzew będzie chyba grał środkiem, dużo środkiem. Nie da ci po prostu rozegrać piłki gdzieś mniej więcej na 30 metrach. Tam trzeba tak agresywnie grać, żeby oni nie mieli prawa tej piłki rozegrać. Po wywalczeniu piłki albo po rozpoczęciu akcji zawiewka na pomocnika, na Cześka czy na Jurka, a najlepiej by było długie piłki na skrzydło. Wtedy Gustek idzie do linii, czy tam Jurek idzie do linii, wrzutka na pole karne. Thank you.
jest z miasta Warszawy, drugi rodem jest z miasta Chorzowa, no a trzeci jest rodem z Krakowa, co ich łączy i przyjaźń i sport. Trzej przyjaciele z boiska, siedlowych bramkarz i pomocnik, żyć bez siebie nie mogą, ciarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już przegrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Stadion huczy i zapies przejęcia, taki mecz się nie zawsze ogląda, a do tego jest piękna pogoda i trzech starych przyjaciół dziś gra. Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik, żyć bez siebie nie mogą, ciarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Kiedy cichnie już stadion po meczu, kiedy spływa na miasto wieczór, znów są razem i razem śpiewają, nim do swoich rozjadą się miast. Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik, żyć bez siebie nie mogą, ciarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Obserwowaliście mecz jeden widzę w Eindhoven. Tu obserwowaliśmy wszyscy chyba wspólnie z Wodą Eindhoven widzę. Naprawdę zespół, który coś tutaj potrafi. Musimy jakieś wnioski w miejscu wyciągnąć w stosunku do tego zespołu. Można mimo wszystko, musimy Bonika wyłączyć zryw. Starać się wyłączyć zryw. Kto to ma zrobić? Ja się tak na zawodnie. Ciebie nie będzie obowiązywała dzisiaj gra specjalnie ofensywna, ale koncentrujesz się na jego grze. To znaczy on ma nie grać. Jeżeli mi to spełnisz, to mogę powiedzieć po meczu, jak wygramy, że sobie 1000 złotych może dostać z pewnie więcej. Ale to trzeba mnie zrobić. Tam, gdzie jest Boniek, tam jesteś ty. Na samym boisku. Tak jest, tak, jak on pójdzie nawet tutaj, to pójdziesz za nim. Po twojej mądrości by zależało, w jaki sposób ty będziesz grał. Twoje zadanie jest głównie w tej chwili ściśle określone. Co on będzie robił? To już nie twoja sprawa. Twoja sprawa jest to, żeby on nie grał. O. Przyjmujesz to? No.
6 dusza, 7 lewek, 8 górz, 9 góra, 10 lewek. Każdy rozumie, że w życiu przychodzi taki moment, taka chwila, w której coś się kończy. Coś, co było piękne, co było wspaniałe. Wierzymy jednak głęboko, że ta chwila musi być chwilą narodzin innej sprawy, innych wielkich osiągnięć, bo bez tej wiary trudno byłoby w ogóle żyć. Wierzymy też, że piłka dalej będzie wypełniała twoje życie. Życzymy ci wielu sukcesów i radości. W imieniu tutaj zebranych chciałem ci jeszcze raz serdecznie podziękować za 14 lat wierności jednemu klubowi, za 46 występów w reprezentacji, za 167 zdobytych bramek. Wierzymy też w to, że tak jak dotychczas będziesz wzorem dla innych, dla tych, którzy przyjdą po tobie i że oni będą kontynuować piękne tradycje naszego klubu. Dziękujemy ci, Gerardzie. Jednym z tym jest dnieść koła na nasze trzykrotne sportowi! Cześć! Na zdrowie. Miłego spotkania Zarząd Sekcji Ruchu ofiaruje dla zawodników AKS-u znaczki i proporczyki. Proszę kierownika drużyny o odebranie.
Wręczam skromne znaczki klubowe. Koledzy, zaśpiewamy naszym. Nas jedenastu, trzy, cztery. Nas jedenastu, a was tysiące. Jedna łączy myśl. Podczas zabawy czy na boisku, ta jedna tylko myśl. Niech żyje nam, niech rozwija się klub, który każdy zrób, to ruch nasz ruch, to KS ruch. Niech strzela bramki, jak się tylko da, niech każdy jej bojowość zna. Niech zwycięstwem wszyscy jej cieszymy się, nucimy piosenkę tym. Bomba i Giebur, wyroby bramce, bronią się jak my. Cóż, czy cebula też nie wspomogą, a może...